4Runner 225 z czujnikiem tętna na nadgarstek pozwala trenować efektywniej w oparciu o strefy tętna. Trening oparty na strefach tętna polega na różnicowaniu intensywności wysiłku na podstawie tętna. Pozwala osiągnąć radykalną poprawę sprawności i ogólnej wydajności. Przed rozpoczęciem treningu dowiedzmy się, co oznaczają poszczególne strefy. Strefa 1 to tempo rozgrzewki. Jest to tempo relaksacyjne z minimalnym wysiłkiem. Strefa 2 to spokojne tempo. Trening w strefie 2 zwiększa podstawową wytrzymałość, a jednocześnie przyspiesza regenerację. Tempo to powinno być odbierane jako komfortowe i powodować niewielką potliwość. Strefa 3 to tempo aerobowe. Jest to strefa, w której spędza się najwięcej czasu podczas biegu. Trening w tej strefie wspomaga aktywną regenerację i zwiększa ogólną wydolność aerobową. Może mu towarzyszyć lekkie zmęczenie mięśni i umiarkowana potliwość. Strefa 4 to tempo progowe. Tempo to jest stosowane przez krótsze okresy, jednak charakteryzuje się większą prędkością, co powoduje wzrost wydajności i ogólnej wytrzymałości. Strefa 5 odpowiada maksymalnemu wysiłkowi. Trening z tą prędkością zwiększa maksymalną wydajność w wyścigach. Tempo to jest najbardziej wyczerpujące, powoduje największe zmęczenie mięśni i powinno być stosowane jedynie przez krótki czas. Znamy już zastosowanie stref tętna. Pora dowiedzieć się, jak zarządzać nimi w urządzeniu. Po pierwszym uruchomieniu i wprowadzeniu wieku w profilu użytkownika zegarek 4Runner 225 automatycznie dostosowuje strefy tętna. Użytkownik może je jednak zmodyfikować, jeśli zachodzi taka potrzeba. W tym celu należy wybrać kolejno menu główne, ustawienia i profil użytkownika. Wybierz opcję strefy tętna. Zegarek jest skonfigurowany tak, aby automatycznie wyznaczać strefy tętna na podstawie maksymalnego tętna użytkownika. Ustawienia stref można jednak wprowadzić samodzielnie na dwa sposoby. Każdą ze stref można dostosować do własnych potrzeb. Plany treningowe oparte na strefach tętna można dostosować do harmonogramu i przesłać na zegarek 4Runner 225. Są one dostępne po zalogowaniu w bezpłatnym serwisie społecznościowym Garmin Connect, w którym można zapisywać, planować i udostępniać swoje treningi.